Hej, cześć, ja jestem Kamil, a to jest kolejny odcinek z serii Gothic, część druga. Sam tak mówią. Ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę w mieście portowym Korinis, konkretnie na nabrzeżu, tuż obok nas stoi piękny okręt Esmeralda. Tak zdaje się, nazywa się ten statek. No a jeszcze obok nas tutaj rozsiani są najemnicy i inne ważne osoby w tym świecie, które zrekrutowaliśmy do pomocy. Konkretnie chodzi o to, że jakiś czas temu otrzymaliśmy informację, że całe zło zgromadziło się w jakimś dworze Irdorath. No i jest to miejsce, z którego prawdopodobnie pan tych smoków, gdzie urzęduje właściwie ta osoba odpowiedzialna za to całe zniszczenie i zło, które nawiedziło Korinis i Górniczą Dolinę w ostatnim czasie. No i oczywiście wybierzemy się z wizytą do tegoż miejsca, także zobaczymy, co uda nam się ustalić w dworze Irdorath i co też tam się czai. Udało mi się skompletować w miarę tutaj całą ekipę, może za wyjątkiem jednej osoby. Tutaj jest jeszcze informacja o tym, kto będzie dowodził moim okrętem. No i w poprzednim odcinku żeśmy narekrutowali chyba z 9 osób, ale okazało się, że zabrakło najważniejszej, czyli kapitana. To jest najprawdopodobniej Jorgena, którego zaczepiliśmy jeszcze w klasztorze. I myślę, że od tego możemy w ogóle zacząć. Użyjemy sobie jakiejś runy teleportacyjnej i spróbujemy się przenieść do klasztoru numer 6. Zobaczymy, czy tutaj faktycznie Jorgen gdzieś został. No bo niestety, ale bez kapitana to tak słabo się pływa. O, no i proszę. My cię szukamy, a ty tutaj. Słuchaj, Jorgen, pakuj bambetle i zwijamy interes. Zająłem się twoim długiem. Zająłem się twoim długiem. Jesteś wolny. Naprawdę? Nie wiem. Jak tego dokonałeś? Nie chcesz wiedzieć. W sumie to prawda. Wielkie dzięki. No. A co z twoją ofertą? Nadal widzisz mnie w swojej załodze? No pewnie. Zostań kapitanem mojego statku, o. Zostań kapitanem mojego statku. Cholera, 2000 doświadczenia. Czy ty w ogóle masz ten statek? O cholera, jako jedyny zapytał się o statek. Myślę, że 5 ludzi powinno wystarczyć. Aha. Zobaczę, co się da zrobić. Czekaj na mnie na przystani. Tak jest. Ta reszta od razu w ciemię tam brała i od razu automatycznie, dawaj, dawaj, płyniemy. A ten jako jedyny się zapytał, ty masz coś w ogóle? Dobra, czyli załatwiliśmy tę sprawę, tym niemniej tam jeszcze czytałem komentarze i dwie interesujące kwestie chciałem sobie sprawdzić. Po pierwsze, rzekomo gdzieś tutaj wzdłuż na drodze prowadzącej na północny wschód powinna się, czy zachód, powinna się kręcić Rosji. Rosji, czyli żona Sekoba, ta młoda, która gdzieś tam skarżyła się na to, że ten Sekob to tyran i nie oszczędza tych pracujących osób na polu i nawet jej się dostaje, bo jej tam kręgosłup w 4 litery wchodzi. Zobaczymy, czy faktycznie uda nam się ją odnaleźć. No a jeśli tak, to czy moglibyśmy jej jakoś pomóc jeszcze zanim stąd się zabierzemy? Ale to chyba gdzieś tutaj, z tego co się orientuję, trzeba będzie gdzieś podążać tą ścieżką obok obozu Dragomira. Myślę też, że jesteśmy niezgorszo przygotowani. Większość zadań, które mieliśmy do wykonania, to sobie tutaj z powodzeniem zrealizowaliśmy. Może tam jakieś pojedyncze nam przepadną tu i ówdzie, ale to i tak niewielka strata jakoś. Może zostanie na przyszłość, gdzieś ewentualnie jeszcze, jeśli ponownie... O, proszę. Chyba są. Jest Rosji i jest Till, czyli wraz ze swoim synem. Zobaczmy. Co możesz mi zaoferować? Jak dojść do farmy Bengara? Nie, no raczej musielibyśmy zapytać o to, co robisz w tej dziczy, o. Co robisz w tej dziczy? Nie mogłam już dłużej wytrzymać na farmie Sekoba. Klął jak szewc. Krzyczał i krzyczał... W końcu w ogóle nie dało się z nim rozmawiać. O, cholera. Muszę stąd wynosić.
ale nie wiem, dokąd iść. Może zechciałbyś mi pomóc? No, co ja mogę, pani? Zobaczmy. Chcę cię stąd zabrać. Słuchaj, masz może ochotę płynąć na dwór Irdorat? Nie wiem, jak sobie radzisz ze strzelaniem. Wygląda na to, że masz jakiś łuk, ale możesz gotować. Może masz ochotę na... O cholera, cenzura. Farmę właściciela. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. I oczywiście zapłacę. Idź przodem. Będziemy szli za tobą. Okej, ale okazało się, że mówimy tutaj o zaprowadzę cię na farmę właściciela. To rozumiem, że chodzi o farmę Onara, tak? A nie farmę Sekoba z powrotem. No dobra. To nawet spoko się składa. To jeszcze zajdziemy sobie do najemników. No i zobaczę, jeszcze moglibyśmy, podejrzewam, rozmówić się z tym całym Torlofem. Tam też chyba można go zrekrutować jako kapitana, choć dwóch kapitanów miał nie będę, ale... Jeśli chodzi o samego Torlofa, to chyba tam trzeba dla niego wykonać jakieś zadanie z tego, co tam pisaliście. I to zadanie jest dość wątpliwej takiej natury, bowiem może sprawić, że się pożremy gdzieś w zespole. Chyba sprzeczne po prostu interesy są. Idziecie tam za mną? O cholera, kobiecina została z tyłu, zahaczyła się o drzewo. Till to widzę, całkiem nieźle sobie radzi. A myślałem, że on jest z tej dwójki taki bardziej opieszały umysłowo. A się okazuje, że jednak nie. Till się przykleił się jak mokre gacie i elegancko podąża. No już jesteśmy bliżej niż dalej. Widać już zabudowania, właściwie te kikuty, jakieś ruiny po prostu farmy. Ciekaw jestem, co tu kiedyś było ogólnie, zanim nie spłynęło do reszty. No na Rosji trzeba czekać, może obładowana tymi wszystkimi towarami, dlatego tak wolno sobie truchta. Cholera wie. Chodźcie, chodźcie. Zaprowadzimy was do sympatycznego pana Onara. No normalnie do rany przyłóż, chłop. Bardzo fajny. Chwalę sobie interakcję. Wywalczyliśmy tam jakąś niezłą stawkę, a swoją drogą chyba jeszcze ani razu nie pobierałem tych pieniędzy. Może raz się zdarzyło. Za tą ciężką pracę, którą tutaj wykonaliśmy. No dobra. Tu jest Torlof, to zaraz sobie zamienimy dwa słowa, tylko najpierw odprowadzę Rosji i Tila. Chodźcie, chodźcie. Uciekał, jakby gonił go sam Belia. O! Ale już sobie poradzę. Bardzo ci dziękuję. Cóż ja bym bez ciebie zrobiła? No dalej byś stała tam na drodze. Dziękuję za ten skromny podarek. Okej, dostaliśmy trochę punktów doświadczenia, jakiś skromny podarek, fajnie. Czyli to mamy już z czapki. Tutaj za bardzo nikt nam nie został, z kim moglibyśmy pogadać. Bennett też już zwinął interes i jest obok. A myślałem, żeby mu te może jaja spróbować pchnąć. Bo mamy 637 sztuk złota. To tak kiepsko troszkę. Zobaczmy, Torlof. Słuchaj, jesteś żeglarzem? Jesteś żeglarzem? No, nareszcie załapałeś. Tak, do Diaska. Jestem. Czemu pytasz? Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Zamierzam popłynąć na pewną wyspę. No. Na wyspę? Nie masz nawet statku, nie mówiąc o załodze. Co ty mówisz? Chłopcze, jeśli mam być twoim kapitanem i nauczycielem, musisz mi najpierw udowodnić, że wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. No. Zresztą teraz inne zmartwienie. Wbrew naszym przewidywaniom, paladyni nie opuścili miasta. Potrzeba nie lada powodu, by ich wyciągnąć w pole. Idź do zamku w Górniczej Dolinie, wykradnij strażnikowi klucz do głównej bramy i otwórz je. Resztą zajmą się orkowie. No właśnie, czyli to jest chyba powód, który możemy ewentualnie spróbować, czyli jakiś sabotaż przeprowadzić i po prostu otworzyć bramę no, w zasadzie zamku. Z tego co rozumiem, to zaleją ich tam orkowie i po prostu wybiją. Więc aż tak mściwym człowiekiem nie jestem. Tam kradzież kieszonkowa to co innego, ale bez przesady. Któż by na tym zyskał, żeby zniszczyć paladynów? Niech sobie będą. Dobra, to zbieramy się. Fajnie, że jest jakaś alternatywa i nie musimy jednak wykonywać tego zadania dla Torlofa. Może kiedyś ewentualnie. Jeszcze jeżeli będę miał przy okazji następną jakąś jeszcze okazję rozegrać sobie Gotika, to kto wie, zobaczymy jakie jeszcze zadania moglibyśmy
wykonać. Ale tymczasem to my musimy się stąd zabrać i wracać chyba z powrotem do miasta portowego, tutaj numer 4. Raczej nic innego tutaj już nie wskuramy, a udało nam się zagadać z większością osób. Dobra. Nie mów, że o tym nie wiesz. Cia. No i proszę, która jest godzina? 16:21, więc zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Chyba zaraz będzie lało, coś tak podejrzewam, bo się znowu zapowiada na deszcz. Tak, jakby ci to cokolwiek obchodzi. Cholera, sporo tutaj tych paladynów faktycznie. Miałem wrażenie, że było ich trochę mniej ostatnim razem. Sam tak mówiłem. Jest jeszcze tutaj ten cały Martin. No kiedyś z nim podjęliśmy handel, ale to było dawno temu. Nie wiem, czy coś mu się tutaj pojawiło? Zobaczmy. Co masz do zaoferowania? Bośmy nie widzieli się z nim chyba od kilku rozdziałów. Miecz runiczny, jakieś wielkie maczety. To są takie bardziej miecze i oręż użyteczne dla kogoś, kto włada siłą. No i oczywiście sporo zwojów, niektóre całkiem ciekawe, tutaj na przykład średnie uleczenie, tylko problem polega na tym, że jest napisane czar paladyna. Nie wiem, czy jako nie paladyn możemy go użyć, no a z drugiej strony też są dość drogie i nie stać nas zwyczajnie na kupno, a jeżeli już, to raptem jedną sztukę. Ale się rozpadało, cholera, pogoda pod psem. No ale dobra, zobaczymy. Wracamy do chłopaków. I zobaczymy, czy Jorgen dotarł na miejsce. Jeśli tak, no to myślę, że mamy komplet. Mamy fajny całkiem zespół, którym możemy poprowadzić na ten cały dwór Irdorat. Zobaczymy, co tam potencjalnie na nas czeka. O! Możesz mi powiedzieć, co tutaj robisz? Cholera. Potrzebuję okrętu. Zejdź mi z drogi, albo będę zmuszony cię zabić i nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, no... okręt jest nam potrzebny. Potrzebuję statku, więc go sobie wezmę. O! Jak śmiesz, ty śmierdzący skór... No? W Górniczej Dolinie jest zbyt mało rudy, aby zaspokoić królewskie wymagania. Byłem tam. Złoża się wyczerpały. Misja Hagena to jedna wielka farsa. Cholera! Zagrożenie stanowi pewna niewielka przybrzeżna wysepka. Całkiem niedaleko stąd. Popłynę tam, położę wszystkiemu kres. Na pewniaka. Przyłączysz, albo zrobię z tobą porządek raz na zawsze. Wybór należy do ciebie. Cholera! Wygląda na to, że nie mam wyboru. No właśnie. Dokładnie tak. A zatem dobrze. Przyłączę się do ciebie, ale tylko pod jednym warunkiem. No. Skończymy interesy, statek wróci do mnie. Czy to jasne? Jakoś to przeżyję. No właśnie. Zatem rób, co masz do zrobienia. Poczekam tu na ciebie. O cholera. Czyli zyskaliśmy jeszcze jednego pasażera Esmeraldy. Girion. 12 pasażer Esmeraldy. Nostromo. No nieźle. Trochę niechciany, bo tam była mowa o tym, że zabieramy osoby, którym ufamy, a tu się wpakował na okręt jakiś paladyn, cholera. Swoją drogą on powiedział, że jak to wszystko się skończy, to statek wróci do niego, pod warunkiem, że ten chłop to przeżyje. No ale dobra, jest ekipa, właśnie, tu jest Bennett. Zobaczmy, czy mogę mu te jeszcze jaja opchnąć. Dokładnie moje słowo, że to nieprawda. Tu jest niby kwestia z tym, czy możesz coś zrobić ze smoczych jaj. Słuchaj. Czy możesz coś zrobić ze smoczych jaj? Ile razy jeszcze masz zamiar pokazywać mi te cholerstwa? Cholerstwa. Chcesz, żebym je kupił, czy nie? No chcę. Powiedzmy 300 sztuk złota za każde jajo, które mi przyniesie. Ale chyba możemy podnieść nieco cenę. Jak powiemy, że to są smocze jaja, a nie jajka od kury, to coś tu powinno się wydarzyć. Smocze jaja, a nie jajka od kury. W porządku. Niech będzie 350. Nie mogę ci więcej dać, bo mi się to nie zwróci. No jasne, jasne. No i dobra. Początkowo myślałem, że te smocze jaja będą potrzebne do stworzenia jakiejś zbroi albo czegoś takiego, do jakiegoś oręża, ale z tego co widzę, to no w sumie jesteśmy dość dobrze przygotowani. Na łuk chyba lepszy nie mamy co liczyć. Zbroję też mamy potężną, a za to właśnie trochę gotówki by się potencjalnie przydało, więc niech będzie.
Umowa stoi. Było dokładnie. Dobra, a więc jeśli jakieś znajdziesz, przynieś mi je. No pewnie. Mówiłeś, że znalazłeś je u jaszczuroludzi? No. Dokładnie. Z tego co wiem, większość jaszczuroludzi mieszka w jaskini. Nie zdziwiłbym się, gdyby w okolicznych pieczarach było tego więcej. Proszę, weź tę mapę. Pomoże ci znaleźć jaskinię. Co? Jeszcze dostaliśmy jakąś mapę? Jaskinie Korinis. Aha, czyli po prostu gdybyśmy chcieli poszukać chyba wszystkich jaj, o to możemy się przekonać, zobaczyć. Chcesz kolejne smocze jaja? Chcesz kolejne smocze jaja? Cholera, 4,5 tysiąca punktów doświadczenia. Sądzę, że już więcej ich nie znajdziesz. A ja mam ich tyle, że nie wiem, co z nimi zrobić. O, w porządku. Oto twoje pieniądze. I jeszcze dostaliśmy jakąś kasę. 4,5 tysiąca punktów doświadczenia i 4,5 tysiąca sztuk złota. To naprawdę nieźle. O coś takiego chodziło. I teraz jesteśmy należycie przygotowani. Nie wiem, czy tu reszta ekipy już jest gotowa. Jedyny dialog, jaki mamy, to właśnie, że możesz wracać do miasta. Jak tam teraz, dziadzia? Trzymasz się? Skąd ty to masz? O, możemy ewentualnie powiedzieć, że lepiej będzie, jak zostanie. Ale chyba nie. Mamy wszystko, co... Dobra. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Zagadajmy w takim razie do... O, przejaśniło się od razu. Możemy zagadać do Jurgena i zapytać, czy jest gotów, by popłynąć na wyspę. Jesteś gotów, by popłynąć na wyspę? Oczywiście. Daj mi tę mapę. No. Świetnie. Zatem żagle na maszt i ruszamy w drogę. Okej. Okay. Tylko sprawdź, czy masz wszystko, czego potrzebujesz. Jak już wyruszymy, nie będziemy mogli zawrócić. No jasne, jasne. Możesz się trochę zdrzemnąć. W kajucie kapitana jest wolna koja. Miłych snów. Mhm. Klucz do kajuty kapitańskiej otrzymaliśmy, a za to oddaliśmy mapę. No dobra. Czyli ekipa już tutaj się sposobi. Ja natomiast chciałem jeszcze rzucić okiem, bo tutaj jakąś dostaliśmy mapę. To jest bardzo stara mapa, mapa kopalni Garonda, mapa świętych kapliczek, tu jest miasto, jaskinie Korinis. Aha, coś takiego. Czyli można potencjalnie właśnie w tych jaskiniach sobie sprawdzać właśnie, czy coś tam czasem się nie czai, czego tam nie ma. Na szczęście udało nam się odwiedzić chyba wszystkie, tak przynajmniej wynikało z tej kwestii dialogowej, którą poruszyliśmy. Paladyni chyba trochę niezadowoleni, że okręt zajmuje taka kolorowa, wesoła ekipa. Widzę, że już się chłopaki rozgościli, to i może my powinniśmy udać się do tej kajuty kapitańskiej. Ona chyba gdzieś tutaj na górze będzie. Zaraz się przekonamy. To chyba będzie gdzieś tutaj. Kiedyś faktycznie były tu drzwi, ale wtedy... O, proszę, cyk. No i zobaczmy, co my tutaj znajdziemy. Całkiem ciekawa bryłka rudy. Tu jest jakaś książka. Co tu nasmarowano? Prawo wyspy. No tak, każdy tutaj... kapitan powinien znać, ale czytaliśmy już tą księgę wcześniej. Jest jeszcze, z tego co widziałem, jakiś kuferek i łóżko. Dobra, zobaczmy w tym kufrze, co jest. Ue. Cholera, no to gdzieś żeśmy dopłynęli, ale strasznie ponure miejsce z tego co widzę. Ciekawa jaskinia. Tu się słońce gdzieś przebija. Jeszcze udało nam się względnie w miarę okej porze dopłynąć. 18 jest. Zobaczmy jak nastroje po tej całej... O kurcze, rozdział 6 pod tytułem Dwór Irdorath. Zobaczymy, co też uda nam się tutaj znaleźć. Najpierw może zagadajmy. Diego. No i jesteśmy, potrzebuję amunicji, daj miksturę leczniczą. O, proszę, możemy tutaj jeszcze raz buchnąć, może trochę... złoto jak złoto, ale
Te doświadczenie też się przyda. No dobra. No i jesteśmy. No i jesteśmy. Ta wyspa leży bliżej Korinis niż myślałem. Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. Oczywiście teraz parę spraw stało się jasne. Zawsze byłem ciekaw, w jaki sposób orkowie tak szybko otrzymują zapasy. No toż właśnie. Nic dziwnego, skoro mieli tutaj taki posterunek. Cholera. Do wnętrza wyspy natkniesz się pewnie na parę pułapek. Gdybyś nie mógł sobie poradzić, wróć tutaj do mnie. Może będę mógł ci pomóc. Okej. Ciekawe. Czyli możemy się poradzić, Diego, w razie gdybyśmy natrafili na jakąś, rozumiem, ścianę albo coś, co sprawi nam trochę kłopotu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak reszta. Tutaj jest jeszcze Lares. Laresa nie można buchnąć, ale możemy tutaj ewentualnie zapytać, co słychać. Jak idzie? Ta grota rzeczywiście jest straszna. Okej, i to wszystko. No dobra. Zobaczmy, czy ktoś tutaj na przodzie statku, na rufie. On myśli, że to takie ładne. Nie. Lepiej uważać, co się komu. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Dobra, tutaj ekipę żeśmy już. Nie musisz mnie o to pytać. O, proszę, tutaj jeszcze dwójka też pogaduchy urządza. Zobaczmy, Lester. O, a tu możemy. Z kolei kradzież tego mieszka będzie dość ryzykowna. To kolejne 250 punktów doświadczenia. To już mamy 500 za tą dwójkę. Jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Jest coś, o czym powinienem wiedzieć. Nie teraz. Może później. Okej. Dobra, sorry, że przeszkadzam. To zapytajmy Miltena. Zupełnie jak za dawnych czasów. No, poczekaj, jeszcze tylko kolejne 250 punktów doświadczenia i mogę skomentować. Zupełnie jak za dawnych czasów. Święte słowa. Ciekawe, czy i tym razem ci się uda... No, mam nadzieję. ...uratować swój tyłek, gdy wokół rozpęta się prawdziwe piekło. No. Słyszę o tym po raz. Masz dla mnie jakieś rady? Jeszcze możemy zapytać, czy ma na sprzedaż parę mikstur. No, zobaczymy zaraz. Dobra, to może najpierw o rady wypytamy. Masz dla mnie jakieś rady? To miło, że pytasz o radę właśnie mnie. Przyznam, że jedna rzecz nie daje mi od pewnego czasu spokoju. No? Masz ze sobą oko Inosa? No jasne. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Wybacz, głupie pytanie. Robię się trochę nerwowy. Cholera, czyli można by potencjalnie gdzieś nie mieć tego oka, tak? Bo tam była jakaś kwestia dialogowa inna jeszcze. Znaczy inna nie było, ale gdybyśmy zostawili niedoładowane, to może faktycznie byłby kłopot. A może się przydać. No dobra. Zobaczymy. Pokaż, co ty tam masz za mikstury na sprzedaż. Nie masz paru mikstur na sprzedaż? Może masz coś fajnego? Jeszcze nie zostało. Aha. Zobaczmy. Ekstrakt leczniczy, tu eliksiry jakieś, są rośliny, ogniste korzenie, ziela, korzenie. Tutaj chyba coś ciekawego. Szczaw królewski. No nieźle. Szkoda, że niestety nie ma goblinich jagód, bo szczawi trochę żeśmy tam nazbierali. Nawet nie wiem ile, tam chyba z 3 chyba mamy, albo 4. Cholera. Gdyby mieć 4 jagody, to jeszcze byśmy mieli 12 dodatkowych punktów. Zręczności, a tak to... Cóż, a tak to potencjalnie możemy próbować, podejrzewam, gdzieś nauczyć się jeszcze smoczego korzenia, tak żeby to łączyć jakoś w miksturę siły i 12 punktów siły sobie zrobić. No dobra. Przez to będzie jeszcze więcej. Czyli nic ciekawego raczej tutaj nie ma. Tam się ktoś jeszcze kręcił, z tego co widziałem. Chyba Gorn, tak mi się wydaje, tam mi mignął. Tu jest Bennett. Zobaczmy, jak tam nastroje u Bennetta. Jaką broń możesz mi sprzedać? Jak ci się powodzi? O, wyobraź sobie, czekaj, może jeszcze tylko najpierw 250 punktów doświadczenia. I już tysiaczek wpadł gdzieś z tej czwórki. Jak tu się powodzi? Jak ci się powodzi? Kuźnia na statku jest trochę przerdzewiała. Aha, przez słoną wodę. Chodzi o Gorn. Ciężko tu będzie zrobić coś porządnego, ale poza tym... Poza tym okej, rozumiem, tak? Jaką broń możesz mi tutaj sprzedać, pokaż. Jaką broń możesz mi sprzedać? Masz coś ciekawego? Przecież wiesz. No wiem, wiem. Cholera, ale niewiele tego tutaj. Topór berserkera, barbarzyński topór bojowy, ciężki miecz, trochę jakiś elbastardo. Ciekawe. Dobra, no i jest jeszcze trochę strzał, ale mamy 2000. Chyba aż tyle przeciwników tutaj nie spotkamy. Chociaż, któż to może wiedzieć?
No dobra. Zobaczmy, zaczyna się tak ściemniać, więc ja się zastanawiam, czy mogę wrócić do tej kajuty kapitańskiej się w razie czego zdrzemnąć. Czy ktoś tu jeszcze się pod pokład udał? Nie. O ciekawe, tu ostatnim razem chyba mnie nie było. Wow. Ciekaw jestem, czy jest tu jakaś może skrzynia albo coś wartego otworzenia. Pełno kul armatnich. Jakbyśmy mieli... coś koniecznie trzeba by ostrzelać, to z takich kul armatnich moglibyśmy tam nieźle salwę wypuścić. Problem polega na tym, że wpłynęliśmy właśnie w taką jaskinię i nie sposób raczej tutaj niczego ciekawego zauważyć. O, jest jeszcze menzurka, jest warsztat alchemiczny w razie czego. Możemy pogadać jeszcze z Watrasem. Słuchaj, o, też ma coś tu do sprzedania. Może najpierw powiedz mi, czy masz dla mnie jakieś rady? Masz dla mnie jakieś rady? Trzymaj się z dala od poszukiwaczy. Pamiętaj, że ich spojrzenie może się... To mam jeszcze jedną miksturę chyba. Tak daleko od klasztoru. Aha. Gdyby mimo to coś ci się stało, wróć do mnie. Spróbuję ci jakoś pomóc. Okej, no dobra. Czyli mamy tutaj technicznie jakąś tam pomoc. Może on będzie w stanie jakiś tam... no tak polowo pomóc, gdyby się okazało, że nas coś znowu będzie mielić. Ale zobaczmy, jakie towary ma na sprzedaż. A czego potrzebujesz? No nie wiem, ale dam znać, jak zobaczę. Coś tutaj ma, ale... Szczaw królewski kolejny, ja pierniczę. Czyli razem już 6 szczawi. Cholera. Gdybyśmy byli tylko w stanie stworzyć z tego jakieś przedmioty. Leczenie lekkich ran, to sobie możemy kupić. Dobra. Naucz mnie tego, co potrafię. Cholera, szkoda, że nie wziąłem żadnego alchemika tutaj. Co w mojej mocy? No właśnie, bo tutaj... O! Alchemia, co ty tutaj potrafisz? Siłę. O! Czyli jednak moglibyśmy się od niego też nauczyć i zrobić po prostu trochę siły i te mikstury. 6 mikstur siły to też jest tak niekiepsko. To będzie dość sporawo. No dobra, gorzej w tym, że potrzeba jeszcze trochę punktów doświadczenia, aby te punkty nauki zdobyć kolejne 10. No i to nie byłby chyba aż taki zły pomysł. Oczywiście wolałbym 6 goblinich jagód mieć do dyspozycji i móc sobie je tutaj jakoś wykorzystać do stworzenia eliksiru. Dobra, tu jeszcze jest... Może zagadam najpierw z Gornem, bo on się tak kręci. Chwila. Po całej, jak smród po gaciach. Słuchaj, wszystko w porządku, jakiś nerwowy. Daj coś tutaj, jakieś doświadczenie. Chcę trochę potrenować i czy wszystko w porządku? O. Wszystko w porządku? Jak na razie. Wiesz, że mam ochotę na dobrą rozróbę. No, może będzie okazja. Może wygląda na to, że to jest taka cisza przed burzą troszkę. Dobra. Zagadajmy, tu jest Jorgen. Ty. Jak tam nastroje? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Jasne. Przynajmniej tak długo, jak te potwory trzymają się od nas z dala. No dobra. No i możemy sobie zapalić jakąś pochodnię, bo tak trochę ciemnawo się zrobiło. Tu jest. Cyk. Li. Hej. Kradzież tego mieszka będzie graniczyła z cudem. To cyk. Kolejne punkty. No i teraz tak. Czym chcesz się zająć? O. Czym chcesz się zająć? Ktoś musi pilnować statku. Zostanę tutaj i dopilnuję, żebyś miał do czego wracać. Okej. No spoko. A to co słychać na statku? Co słychać na statku? Bez obaw. Wszystko jest pod kontrolą. No ja myślę. Dobra, to został jeszcze angar i tamten cały Girion. Kradzież tego mieszka będzie dość ryzykowna. Cyk. Jak się masz? Jak się czujesz? Odkąd wylądowaliśmy na tej wyspie, moje bóle głowy stały się nie do zniesienia. Cholera. Cholera, to się musi wreszcie skończyć. No dokładnie, ale widzę, że nie jest dobrze, bo to taki jakiś przenośny, mobilny jakiś barometr wychwytuje, meteopatia taka, że coś tutaj jest nie tak, a jemu jest przewrażliwiony na punkcie zła. Im bliżej zła się znajdujemy, tym bardziej go łeb boli. Ciekawe. Dobrze, że się nie świeci, bo wtedy mielibyśmy takiego, taką latarnię, jak żądło Froda. Też tak się
odpalało, jak orkowie byli w pobliżu. No dobra. Dałbym ci jakąś miksturę leczniczą, żebyś sobie poprawił nastrój, ale zobaczmy, co z tym Gideonem całym. O, przede wszystkim też tutaj cię czeka chrzest mój. No i cyk. Wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku? Nie traktuj mnie jak idioty. Rób co musisz, a potem oddawaj statek. A ty tu sobie będziesz czekał w najlepsze. No dobra, niech będzie. Dobra, chyba pogadaliśmy ze wszystkimi. Wygląda na to, że nastroje są całkiem okej. Udało nam się co nieco tu kupić. Się zastanawiam tylko... O, tu są jeszcze jakieś łóżka. No właśnie, a propos, to może tak. Spróbujemy się zdrzemnąć. Jest godzina 20:48. Nie ma sensu gdzieś tam po nocach tutaj paradować. Chociaż duża różnica nie będzie, wziąwszy pod uwagę, że to jednak jaskinia. Aczkolwiek myślę, że na pewno nie zaszkodzi. Zobaczymy. Odpoczniemy sobie do rana. Po porządnym śnie czujemy się wypoczęci, więc tyle dobrego. Chłopaki też się tutaj zdrzemnęli. Ja natomiast chciałbym jeszcze sprawdzić sobie tutaj kajutę, właśnie, kajutę kapitana i zobaczyć, co tam w tym kuferku, bo nie mogliśmy wtedy... O cholera, już nam zajumali ten klucz, a w momencie, w którym podszedłem do kuferka, to włączył się przerywnik. No i tyle było z tego plądrowania, także musimy sobie poradzić bez... Wygląda na to, że jest troszkę jaśniej w tej jaskini, więc tyle dobrego. Oho, ho, ho, tam coś widziałem, jakąś jaszczurkę chyba. Dobra, rozejrzyjmy się trochę po tym, co skrywa ta jaskinia. Może nawet zapiszemy sobie tutaj rozgrywkę, zanim się pofatykuje gdzieś w głąb. Zobaczmy, numer 109, cyk. I lecimy z tematem. Zobaczymy, co też uda nam się znaleźć. Tam jakaś jaszczurka po lewej stronie ognista, a tam z kolei orkowie. Ork wojownik. Dobra, może uda się tak ustrzelić ich z daleka? Chyba nie, jeszcze trochę muszę podejść. Oho, ktoś tam chyba dostał. Dobra, jeszcze tego bym chciał tutaj pójść tak w miarę szybko. O, ale warg się nie pofatygował. Halo, wargu... O, aleśmy go ustrzelili. Dobra, zbieramy tutaj fanty. No ciekawe właśnie jest to, co powiedział tam Diego, zdaje się, że zastanawiał się zawsze właśnie, jak to jest, że ci orkowie tak szybko dostają wsparcie. Czyżby właśnie z tego rejonu? Dobra, sprawdźmy jeszcze sobie tą lewą stronę. Tutaj widziałem, że jakaś jaszczurka się kręciła. Może coś... O cholera, i to ile tych jaszczurek? Tylko tu jest chyba wyrwa. Jeśli tak, to może do mnie tutaj się nie pofatygują albo wpadną na dół. Oho. Pięknie. Dobra. Tylko żebym sam się tam gdzieś nie zaciął. Dobra, spróbujmy może tak. Zapiszemy sobie rozgrywkę. To pod numerem 109. Spróbuję przeskoczyć na drugą stronę. O, żeby nie wpaść nie jednak gdzieś do wody. Zobaczę, czy tutaj coś ciekawego można znaleźć. Esmeralda. No, taki całkiem spory ten okręt, muszę przyznać. Naprawdę fajny, robi wrażenie. Jakoś tak wydawał mi się troszkę może mniejszy, a jednak duży jest. Tu z kolei wygląda na to, że były tylko te ogniste jaszczury, ale nic więcej. No... I w sumie się nie dziwię, bo co miałyby tutaj pilnować? Złota jakiegoś albo... Łocie pierun. Tam to w ogóle jakieś szczeliny. Lepiej się nie stoczyć gdzieś tutaj. Bo nie wiem, czy potem uda nam się znaleźć drogę z powrotem. Dobra, teraz w drugą stronę trzeba przeskoczyć. To może stąd będzie lepiej. O, w ten sposób. I łopa. Ta akrobatyka to się przydaje tutaj bez dwóch zdań. Tam jest z kolei jakaś ścieżka chyba do góry, oznaczona właśnie takimi tutaj, chciałoby się powiedzieć, pochodniami, ale to bardziej chyba jakieś palenisko. Możemy sobie nawet wyciągnąć właśnie łuk, żeby zobaczyć, czy coś tutaj w okolicy znajdziemy. Tam jest jakaś ścieżka, a tutaj z kolei też coś prowadzi, tylko tutaj mamy...
panów jakichś. Spróbujmy coś ustrzelić. Okej, okay. Jeden warg już leży. Tam jest jeszcze szaman. Nie wiem, czy tu jest jakaś elita jeszcze. Cholera. Nie wiem, czy wszyscy się naraz rzucą. Zaraz się przekonamy. Tu jednak chyba mimo wszystko nie dolatują te strzały tak daleko. No dobra. Może tutaj się uda. O, coś dało radę strzelić. Jeszcze tą elitę bym chciał najchętniej jakoś tak może od niej zacząć. O. Cholera. Chyba leci strzała. Ciepierun. No i lecą orkowie. To tyle niedobrze. Może uda mi się to szybko jakoś... Raz, dwa, raz i dwa. Dobra. Nie było źle. Troszkę nas tam gdzieś się walnęły, ale... Mają na szczęście jakieś mikstury lecznicze. Niczego tu nie znajdę. Ten pusty, ten pusty. Tam jeszcze szaman został po tej lewej stronie. To go sobie machniemy. I cyk, leży. Tu jeszcze coś jest. Cholera. Tam kolejna ekipa. Sporo naprawdę tutaj tych orków. No, ale nie ma co się dziwić. Tu jeszcze zbierzemy. Jakoś tak strasznie tu ponuro. No, w sensie ta skała jakaś taka węgielna wręcz. Czarna jak smoła. O cholera. Coś tu chyba brzmiało nieciekawie. Dobra. Dwójkę. Tu jeszcze jeden jakiś chłop się kręci. Tam jeszcze jeden chyba w ogóle się zablokował. Niezbyt rozgarnięte chłopaki. O. Dobra. Ale sporo punktów doświadczenia wpada. Za elity po 450, za tych zwykłych orków po 300. To samo za wargów. Naprawdę nie jest źle. Może jeszcze jakoś tutaj da radę coś podnieść. O, coś tu jeszcze było chyba. Ciekawe, są też takie posągi wskazujące jakby no na to, że tutaj prawdopodobnie orki urzędują jednak. Ciekawe, czy tak mnie czasami zastanawia, czy na przykład orki nie były jakimiś najwcześniejszymi wyznawcami Beliara, czy to może wręcz nie było tak właśnie, że nie wiem, może Adanos albo Innos przyczynił się do stworzenia ludzi, a z kolei właśnie Beliar orków? Może to jest jakoś wybrana rasa tegoż Boga. Tu widziałem, że jakiś ork wojownik się... O cholera. Tam jeszcze jakiś gruby klocek, chyba troll jakiś. Okej, spróbujmy jakiegoś gościa. Ocie, pieru. Coś nie podoba mi się... O cholera. No właśnie tak miałem powiedzieć, że wydawało mi się, że słyszałem szczęk oręża i to tak w dużej ilości. Ocie, pieru. Dobra, wiejemy stąd. Na pewno przydałoby się jakaś mikstura. Taka... O, jakby nam się dało radę jakoś ustrzelić powracających tych chłopaków. Na pewno warto tutaj sobie wypić, myślę, szybkiego śledzia. Spróbujemy gdzieś wyciągnąć pojedynczo, gdzieś ustrzelać, tudzież ustrzelić tyle tych orków, ile tylko będziemy w stanie, ale najlepiej zrobić to tak. O właśnie. Dobra, jeden leży. Jeszcze jakby się dało wyciągnąć kolejnego, na przykład tego. O, ten też dostał. Gdzieś tam dostają ci panowie. O, szaman zza rogów wypatrzył. Ły, ale dużo tych. Cholera, jakieś kule. Ognia, ucaczaka i biegają. Ze mną spróbujemy tutaj ucaczaka jednego lub drugiego ukatrupić. Okej. Auć. Dobra. No i to samo tutaj jeszcze powtórzymy. Nie wiem, ile ich tam chyba tylko... O. Raz. Dwa. O, dobra, pięknie. Poszło jakoś. Troszkę nas tu poturbowali, ale myślę, że jak na takiej ilości to nie jest źle. Niczego tu nie znajdę. Dobra, ten nie miał nic przy sobie. Tutaj jeszcze gdzieś popadały jakieś orki. Ten tu się zawinął. O, fajnie, że jakieś mikstury lecznicze mają. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Ten pusty. Ten też. Tu jeszcze były jakieś. No i tam troll był jeszcze. Tutaj szaman gdzieś zginął, ale chybaśmy właśnie odeszli na tyle daleko, że trup się rozpuścił. Ork elita,
Czy tutaj ktoś... O, tam jest jeszcze jakiś warki szaman chyba. Halo? Okej. Okay. A, ten tutaj jeszcze szczeka na mnie. Troll jaskiniowy. Cholera. To nie jest jakaś inna odmiana? Wydaje mi się, że do tej pory spotykaliśmy na swojej drodze takie zwykłe trolle, w sensie był po prostu troll, a tu jest troll jaskiniowy. Nie wiem, czy to jakaś bardziej agresywna odmiana, albo silniejsza. Na razie to po prostu chłop się tak rozsiadł tam i pleca... O cholera, tu biegną chłopaki też. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Jak w walcu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tańczymy sobie z tymi orkami. Zobaczymy, jak długo. Trochę niepokojąco wygląda ten gruby typ, który tak zerka w tamtą stronę. Właściwie w złą stronę jest obrócony. No chyba, że właśnie faktycznie bardziej spodziewa się, że stamtąd coś wylezie. Zobaczymy. Tu jeszcze był jakiś wilk. Niczego tu nie znajdę. No i trochę chlebków. Widzę, że chlebkiem się zajadają, a nie mięskiem. Chociaż przy tamtym ognisku było jakieś mięso. Na pewno przydałoby się troszkę to zdrowie tutaj podreperować. Dobra, jeszcze możemy sobie tutaj coś pojeść, cholera. Surowe mięso, tu jest szynka z kolei. W takich dużych ilościach. Tam zjedliśmy już wszystkiego po trochę. Tutaj jeszcze mamy, tak, zobaczmy, trochę mikstur może tych lepszych wykorzystamy. Gdzieś tam setka strzał już poszła. Na szczęście możemy dokupywać, gdyby zaszła taka konieczność, to myślę, że zapiszę sobie tutaj rozgrywkę. No i zobaczymy, tutaj z tej prawej strony mamy jakiegoś wielkiego trolla jaskiniowego, tutaj z lewej strony też chyba jest jakaś... Jakieś drzwi tam prowadzą. Mnie natomiast zastanawia jeszcze ta jedna kwestia. I tak sobie myślę, że szybko bym wypił tutaj takiego śledzia i zobaczył, czy ta górna część tej jaskini, tutaj gdzie była taka rampa, czy to gdzieś też prowadzi ogólnie, czy to jest po prostu jakiś ślepy zaułek. Nie chciałbym, żeby nas gdzieś tam od tyłu potem okazało się, że zaatakują orkowie albo zwalą mi się tutaj na okręt. Właśnie. Tu też są jacyś. Spróbuję szybko się pozbyć, ale nie wiem, czy to chyba właśnie czasem tylko nie... Właśnie, to chyba wszystko. Czyli po prostu jakieś zwiady tutaj były w postaci warga i jednego szamana. Chyba wszystko. No chyba, że da radę jakoś się tutaj wspinać. Wysoko i daleko, ale wątpliwe. Orki też nie wydają się jakoś szczególnie zaalarmowane naszą obecnością. Przynajmniej nie ma tutaj jakiegoś wielkiego komitetu powitalnego. Wydaje się, że po prostu tak sobie tutaj stacjonują. Aczkolwiek mogę się mylić. Dobra, dobiegniemy sobie zatem do tej głównej części, tutaj do tej głównej sali i myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek, a zatem udało nam się dotrzeć do samego dworu Irdorad, choć przyznam szczerze, że po samej nazwie dwór Irdorad spodziewałem się, że może będzie to jakiś budynek albo taka właśnie świątynia, tymczasem być może świątynią jest, ale raczej wykutą w skalę, no chyba, że to tylko początek, a tak naprawdę to te właściwe pomieszczenia i jakieś już świątynne takie sale czy komnaty znajdziemy dalej wewnątrz samego dworu. No o tym podejrzewam przekonamy się w następnym odcinku, także tyle ode mnie, chciałbym Wam serdecznie podziękować za obejrzenie tego odcinka, życzyć jak zwykle przyjemnego popołudnia bądź wieczoru, no a my widzimy się w następnym, także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!